Siemaneczko. Nie było mnie, byłem w Borach Tucholskich. Tam grzybów niestety było bardzo mało. Wysyp dopiero się zaczynał. A tu zaraz na wejściu taki piękny mnie przywitał. Ja se go obrobię i poszukam. Właściwie już widzę drugiego. Patrzcie. Widzicie, jaki piękny? Nawet jeszcze szelek, niczego nie ubrałem. Patrzcie, jaki piękny. Świeżynka. Dobra, tak jak gadam, obrabiam to i się włączę. Powiem, patrzcie na to. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci. Idzie ja czwartego widziałem i tam czwarty. Dobra, ja tu zrobię z tym porządek. Teraz jacyś ludzie tu przeszli, takie sztuki wpadły, a w koszyczku już mam takie. Powiem, że wszystkie są mega zdrowe, to mnie cieszy. Dobra, idę dalej. Dobra, musiałem trochę zmienić miejscówkę, bo jakiś gości mi tam dreptał. Patrzcie, ile 5-6 minut wlecie, co się dzieje. Coś pięknego. Jak mówiłem, byłem na Kaszubach, ale na Kaszubach susza i słabo z grzybami. Mało było. Teraz się zaczynały tam jakieś większe ilości, ale to i tak jest nic. A tu już widać, patrzcie, że jakieś ciołowieczki już tu chodzą. Oczywiście mam reklamóweczkę, choć dzisiaj mam taką skromną, ale jak coś będzie, to się weźmie na bieżąco. To jest świeże, bo ja tu ten las mam obchodzony dość tak konkretnie, więc... Dobra, widzimy się przy jakichś prawdziwkach albo innych grzybkach. Zobaczymy. Przeszłem w takie inne miejsce i patrzcie jakie... Dwa pięknoty się tu wybiły. Jeden. O, nie, muszę mieć dwie ręce. Dobra, takie dwa sztuki, trochę z piochu, ale piosek się fajnie gąbeczką ściąga, taką do naczyń. Fajnie to schodzi. Powiem, że dzisiaj jestem po południu, bo jest już po 16:00. Bo dopiero żem przyjechał z tego wyjazdu, no ale doniesienia mnie tak nakłoniły, że po prostu trzeba było wpaść do lasu, sprawdzić, czy jutro się szykować na coś grubszego, czy nie, ale widzę, że trzeba uderzyć w takie miejsca, że tak powiem, też u mnie w okolicy, też sprzątane przeze mnie, ale takie prawdziwkowe się wpadnie, się zobaczy. Las już jest przechodzony, że tak powiem, bo już trzy puszki wpadły, świeżynki, więc ludzie tu byli, zresztą paprocie są poprzewracane już, więc już tu grasowali ludzie, no ale co tu dużo gadać, ja bym też grasował, jakbym był w domu. Dobra, włączę się, jak będzie jakiś grzybek. Teraz się trafiły takie. Jeden. Drugi. No nie widzicie. A tu troszkę taki bardziej podpasiony. Trzeci. To mi się podoba. Dobra, czyścimy. Po prociach jeszcze taki jeden ślimak wypadł, też fajny, fajne, bo są wszystkie zdrowe, to mnie cieszy, bo mam braki. Teraz takowa sztuka podejmiemy, ten ma nogę coś miękką, ale to żuki. A, tak, to żuk się wrypał do niego. Mamy kolejnego. Ukrył się. Pięknota.
nakryjemy, ale widzę drugiego i trzeciego. Powolutku, żeby nie podeptać, bo wiecie. O, tu nawet są bliźniaki. Jeden taki. Damy go do tamtego. Tu mamy takiego malego, fajnego. Opa. Tu mamy takiego. O, nawet wam nie pokazałem. Patrzcie, a tu ktoś ciął jakiś. Nie powiem kto. Jak on tych grzybów nie zauważyć? Ja pierdzielę, co tu ślepi ludzie chodzą. Ale to dobrze do mnie. Patrzcie, tu jest jeszcze jeden. Taki piękny. Mojego kija se wezmę. I idę je obrabiać. Tyle mi siadło w drodze do koszyka, bo miałem koszyk zostawiony. Powiem szczerze, że dawno, żebym się tak nie naschylał. Ale oczywiście bardzo mi się to podoba. Patrzcie, kolejna taka piękna sztuka. O, ze ślimokiem. Taki piękny. Młody. Widzę drugiego. Zaraz idę po niego. Ten to w ogóle rośnie jakoś w drodze. Patrzcie. Tu jest. Jak stanę. O, tu jest droga. Patrzcie, tu taki bajbus. A tu taki mniejszy. Coś pięknego. A te malutkie jeszcze przy tym dużym wpadły. Czyszczę to. Popatrzcie na te trzy sztuki w takim dziurze z korzenia. Dobra, wyciągnę od dwie rączki. Patrzcie, takie sztuki. Zaraz sprawdzę, czy są dobre. Oczywiście widzę już następnego, więc jest dobrze. Dobra, tak na szybko, bo bateria mi siada. Patrzcie, pełniutki koszyk grzybków. Piękne prawdziweczki. Półtorej godziny w lesie. Cztery kozaki mam i same prawdziwki. Dobra, bo mi ta bateria siądzie. Aż się boję jutrzejszego dnia. Dobra, dzięki za wszystko i do następnego. Cześć.